Po tym zdjęciu otrzymuję pierwszy sygnał, że coś jest z Disem nie tak. Widzę, że od dłuższego czasu próbujesz się dobrze bawić moim kosztem. Zapewniam cię, że na dłuższą metę twoje skrajnie frajersko-kurewskie zachowanie nie wyjdzie ci na dobre, ale fajnie się tak po kimś powozić i zbierać poklask wśród plebsu, prawda? O różnej hipokryzji i tak dalej, i przypierdalaniu się. Odpowiedź Disa na ten post była na streamie. Nie obchodzi mnie jakiś mały atencyjny streamer. Tam atencyjna kurwa mała. To jest shot, który jest powielany tyle razy, on ma 400 tysięcy wyświetleń. W każdym razie, nie ma shotów, w których Dis mnie obraża. Nazywa mnie atencyjną kurwą małą. Powiada na jakieś różne rzeczy, obraża ludzi, obraża imbę. Nie ma tych shotów w internecie, chyba że są gdzieś pod ziemią i nie są publiczne. Totalnie odróżniam internet od rzeczywistości. Chciałem jakoś podtrzymać, kurwa, konflikt, ewentualnie, no ale niestety, no. Wiecie, dało się z tego spoko zrobić akcję marketingową, nie? Ja bym się nawet dał radę zgadać z Gierczakiem, kurwa, i tak dalej. Dawaj, zrobimy konflikt, kurwa, tutaj go podkręcimy trochę, ale mam wyjebane. Dla mnie nie ma żadnego konfliktu. Nie mam konfliktu z nikim w internecie, mam wypierdolone na ten internet. Jestem tutaj po to, żeby zarobić i mieć wypierdolone. Móc leżeć chujem do góry. Ja mam wyjebane na Norberta. Dla mnie personalnie jest nikim, po prostu jest nikim, jest jak powietrze, nie, a może nie, jak komar, który mnie kąsa w dupę. Powiedziałem, że Lurę jest głupią pizdą. Jak ktoś nie umie, to kończy potem z takim problemem jak Dis. Ja rozumiem, że rzucanie toporami czy skakanie na trampolinach to nie jest najciekawszy content na YouTube, ale uf, aczkolwiek zapomniałem scenariusza napisać, także może tutaj być trochę i oraz e. Tak, zacznijmy w ogóle temat, bo jaki jest problem? Ustalmy, jaki jest problem. Problem jest taki, jest Dis. Jakbym postawił tu kropkę, to już bym, to mogłoby to śmiesznie zabrzmieć, ale jest Dis i on ma problem. Dis ma problem do mnie, że go wyzywam. Ale czy ja go na pewno wyzywam? Cofnijmy się na sam początek historii. Do roku 2000, moi drodzy, 15. W 2015 roku zaczynało raczkować coś takiego jak JD na kanałach drużyny Team Rock. Ja wtedy byłem moderatorem na każdym z tych kanałów. U Gucia, u Arquela, u Overpoła i tak dalej, i tak dalej. Więc chcąc, nie chcąc oglądałem to i też, wiecie, prowadziłem gdzieś to community na czacie, bawiłem się razem z nimi, więc wtedy też memowałem na temat Disa, gdzie wtedy, bodajże wtedy, jeszcze to nie było w żaden sposób ofensywne, to chyba było tylko JD. Dopiero rok 2016 to są te wszystkie pasty w donate. I ten rok 2015 dobiega końca, wiecie, jakieś tam podśmiechujki na czacie drużyny Team Rock oraz na streamach drużyny Team Rock. No i pada ode mnie zdjęcie. Jako bezpośrednio ode mnie, jako niezależnego twórcy. Wtedy tylko gracz e-sportowy, ex i ewentualnie moderator na wielu czatach. W tamtym okresie znany. Robił rajdy z offline czatów. Kto pamięta, kto pamięta. No więc pojawia się to zdjęcie, moi drodzy, na moim fanpage'u, który wtedy śledziło 3000 osób, z podpisem, bodajże ona ma podpis, cosplay znanego i lubianego streamera. To jest początek roku 2016. Jeszcze wtedy nie było żadnej ofensywy. Z mojej strony nic innego nie poleciało oprócz tego. Nie każę oceniać, czy to jest śmieszne, czy nieśmieszne. Mówię wam fakty historyczne. Pojawiło się takie zdjęcie w roku 2016 w styczniu. Jak zaczęło się w ogóle moja relacja z Disem? To jest pierwsza moja styczność i można go podpiąć pod bezpośredni atak, aczkolwiek sam bym go tak nie podpinał. Była cała ta otoczka, wiecie, JD, ja, wiecie, gdzieś byłem kumplami z całym Team Rock wtedy, dosyć dobrym. No i też zresztą później pojawiło się to zdjęcie, 2 miesiące później bodajże, gdzie naprawdę chciałem cosplayować każdego streamera, no zaczęło się od Disa, no bo o, wtedy rok 2016, końcówka 2015, Dis. Przypominam, to jest w ogóle pierwsza jakakolwiek moja styczność bezpośrednia w szerszą publikę. Bo nie traktuję, wiecie, pisania na przykład Disface na czacie u Arquela w 2015 roku jako atak, tylko jako zabawę z czatu. No i co się dzieje po tym zdjęciu? Po tym zdjęciu otrzymuję pierwszy sygnał, że coś jest z Disem nie tak. Bo bez żadnego ataku tak naprawdę mocnego z mojej strony przechodzimy do wiadomości Disa do mnie w roku 2016 styczeń. Pokażę wam tylko ją. Któryś ze streamów Team Rock, zakładam, że tam siedziałem, bo dostaję wiadomość od Disa. Tak, widzę, że od dłuższego czasu próbujesz się dobrze bawić moim kosztem. Zapewniam cię, że na dłuższą metę twoje skrajnie frajersko-kurewskie zachowanie nie wyjdzie ci na dobre, ale fajnie się tak po kimś powozić i zbierać poklask wśród plebsu, prawda? Przypominam, to jest wiadomość tylko po wrzuceniu tego zdjęcia i byciu moderatorem na streamach drużyny Team Rock. Tylko to. To jest wiadomość. Ja nie miałem wtedy nic do Disa. Nic. Zupełnie nic wtedy nie miałem do Disa. I nasza rozmowa. Nie będę wam przytaczał całej, pokażę wam znowuż tylko końcówkę. Po około godzinnej rozmowie
sytuacja skończyła się tak. Ten sam dzień, po godzinie, no wiecie o co chodzi. Trzymaj się Norbi, pracuj nad sobą i pamiętaj, że to nie ja jestem twoim wrogiem w tym wszystkim. Okej, dzięki, trzymaj się. Tak się skończyła ta rozmowa. Mogę wam powiedzieć, co było w tej rozmowie, bo sobie ją dzisiaj z ciekawości przeglądałem. Było tam m.in. to, co powtarzam cały czas. Czyli Dis jest tym, który sam sobie robi najbardziej pod górę. Że tak naprawdę całe jego zachowanie da się obrócić w pozytywną rzecz i tak dalej, i tak dalej. No i stąd też m.in. to popracuj nad sobą, wiecie, tam pogadałem z Disem, on mi pisze, że boi się o własne życie, bo hejt go przytłacza. No jak możecie twierdzić po zakończeniu tej rozmowy, jakoś nie gadaliśmy w obraźliwym tonie, tylko chciałem z nim poważnie porozmawiać. Rozmawiałem z nim poważnie, jak człowiek z człowiekiem, chciałem omówić jego problem wtedy, rok 2016 styczeń. No i następny mój kontakt z Disem to jest bodajże maj 2, czyli 4 miesiące później. Napisałem długi post na swoim fanpage'u, którego już nie ma ze względu takiego, że moje konto na Facebooku i fanpage były regularnie zgłaszane, więc... W każdym razie w tym poście tam, wiecie, no jest coś tam gadane o różnej hipokryzji i tak dalej, i przypierdalaniu się, i że on jest sobie winien najbardziej. Dlaczego w ogóle napisałem ten post? Bo słysząc w styczniu, że Norbert boi się o swoje życie, miesiąc później idzie odpowiedź sławetna na donaty pod tytułem: wy kurwy nie istniejecie, powiedz mi to na evencie, macie 12 lat i tak dalej. Więc stąd powiedziałem, że no dziwnie kurwa egzekwuje to, co mówi i to, co uważa. Poza tym, dlaczego? Przypominam, bardzo ważne w tym okresie jest to, że ja jestem kolegą Overpoła, Gucia, Arquela i tak dalej. Więc jeżeli ktoś tam szedł, w tym przypadku Dis, w ich stronę z jakąś ofensywą, to ja chcąc nie chcąc, jako część tego community, dołączałem się do obrony, to pośmiałem się z wrogów tejże grupy, tego community, które było wokół Team Rock. Więc wtedy bodajże była akcja z tabletem od Imby. Przed tym postem to wszystko było, kiedy wiecie, kiedy Norbert zaczął wjeżdżać na Imbę, na Team Rock całe i tak dalej, więc ja też automatycznie wstawiłem się w obronę i napisałem ten post. Odpowiedź Disa na ten post była na streamie, która brzmiała w ten sposób, moi drodzy, co będzie ważne później. Nie obchodzi mnie jakiś mały, atencyjny streamer, tam atencyjna kurwa mała. Nie pokusił się nawet odpowiedzieć na mój post w tamtym okresie i tak wyglądała właśnie sprawa z Disem, jak zaczynałem streamować. I co się dzieje później, po tym poście? Zaczynam streamować w sierpniu bodajże. Zacząłem streamować. To dalej był ten okres, w którym dalej leciały donaty jakieś, wiecie, Warquela JD i tak dalej, leciały też automatycznie u mnie. Kolejna ważna sprawa. Ja w tamtym okresie byłem amatorem totalnym. Byłem A. zestresowany występami przed kamerą. B. Nie wiedziałem, jak się streamuje, nie wiedziałem, co robić. Robiłem w sumie to, co każdy, czyli dostawałem donaty z JD i się śmiałem. Ewentualnie sam coś podsyciłem. Nie jestem absolutnie dumny z tamtego okresu i to nawet nie chodzi o całą sprawę JD, tylko generalnie. No jak pewnie wiecie, ktoś mnie ogląda, jestem z okresu starego Xayo, nie jestem dumny i sam nie wracam do tego czasu, bo po prostu wtedy nie byłem ani w pełni świadomym twórcą, ani nic takiego. To jest ważne. Więc automatycznie robiłem to, co inni, dostawałem donaty z JD, śmiałem się, tu jakieś haha, jebać Disa, tu coś. No i mamy ten rok, 2016, tak mija, ja odpalam streama co 3 dni, kończę go po jednej gierce, nakurwiam w biurko, gram Upper Engarem, ludzie piszą na czacie, Upper Engar byłby lepszy. Właściwie cały 2016 rok przez Disa w moją stronę dalej był przemilczany absolutnie. Jeżeli było coś o mnie mówione na streamie Disa, to coś w stylu mały atencyjny streamer, atencjusz i tak dalej. Koniec, kropka. Wydaje mi się, że w takim razie nie jest zły o tamten okres, bo wtedy to przemilczał absolutnie. Za to wtedy miał problem właśnie do Team Rock, nie? I zaczynamy. 2017 rok to był powrót i to był powrót do mieszkania. To było to mieszkanie z zabawkami na parapecie. I z tego okresu, mówiąc szczerze, jak próbowałem szukać swoich shotów z jakimiś tam spinkami, nie znalazłem nic. W tamtym mieszkaniu grałem tylko Akali, Apenunu na topie i tak mi minęło streamowanie na początku 2017 roku. I do tego momentu znowuż nic nie było o Disie, nic z Disem nie było związanego. Dis też nie miał nic do mnie. Bitwy na freestyle były? Aha, no tak, na bitwie freestyle rzeczywiście coś tam było. Ale tam też były teksty w stylu: szanuj Disa, bo twoja stara będzie łysa. No to wiecie, no to jest z tamtej bitwy freestyle'owej tekst. Ja miałem wtedy bardzo neutralne podejście, mówiąc szczerze. W ogóle zapomniałem o całym tym temacie. Ale oczywiście, no to jest dalej ten okres, gdzie na Twitchu wszyscy ludzie w donatach, wiecie, mają Norbert, Kiara i tak dalej. Więc realna sprawa z Disem zaczyna się od tego shota, moi drodzy. Przytaczany shot 16 kurwa milionów razy. Jebać Disa, kurwę, zwisa, ziomek jest pryszczem. To jest shot, który jest powielany tyle razy, on ma 400 tysięcy wyświetleń, ale ile osób zna kontekst tego shota? Kurwa 5? I teraz, moi drodzy, mamy sytuację, w której musimy przytoczyć liczby. Liczby, moi drodzy, z
wtedy lipca 2017. Lipiec 2017, moja średnia widzów była ze streamerów League of Legends najwyższa. To jest tak naprawdę miesiąc, w którym ta karta twitchowska zaczęła gdzieś tam iść w moją stronę. Overpow, Kubon i tak dalej, Jankosy i tak dalej, Arkwell. O nie, nie wyzywamy. Oni mieli jeden podstawowy problem, którego ja wtedy nie miałem. Oni mieli Astera z nożem na gardle. A ja byłem człowiekiem, który mówił sobie co chciał, wyjebany miał w to streamowanie. Ja nie miałem tego noża, później go dostałem. Aster to jest administrator, nie inaczej, był pomocnikiem partnerów. Tak naprawdę byłem jedynym twórcą, który sam powiedział od siebie w tamtym momencie. Oczywiście był jeszcze Imba wyzywał Disa na swoim streamie dużo bardziej i tak dalej, ale pomijmy temat Imba. Byłem jedynym człowiekiem, który powiedział, wiecie, coś tam, co myślał. W każdym razie, kontekst tego shota jest taki. Zacznijmy od tego momentu. On się chce wybić na mnie, kurwa. Ziomek z 200 widzami będzie, kurwa, o mnie pisał, że go obrał. Tutaj jestem wkurwiony, ja tak naprawdę nie obrażam Disa, ja max to dostaję jakieś donaty ewentualnie, czy ktoś na freestylu coś powie i od razu go wypierdalam. No i Dis się do mnie przykurwia, ja mówię co myślę. Następny kontekst jest taki. Ja. Dlaczego, lol? Ten Twitch to ma tak wypierdolone w Norberta, że... Aż ja się uśmiecham, patrz, ja sobie mogę powiedzieć, jebać Disa, kurwę, z wicorka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo... Kurwa... Ziomek jest pryszczem, kurwa. Nie, nie jest... I teraz jest sytuacja, ja w tamtym momencie stawiam się jako obrońca wolnego słowa, moment, w którym Dis chciał, kurwa, pozywać wszystkich Twitcha za to, że nie egzekwują regulaminu, kurwa, Overpower, Arkwella, Imbe, mnie, wszystkich chciał pozywać, kurwa. Tego powiedziałem to, co powiedziałem. No to jest dokładnie ten sam kontekst. Skończyło się JD. Jak się skończyło JD? JD na czacie nie skończy się nigdy JD. Już ciebie takie dobre spoty, JD na czacie, wszędzie JD. Polski, powiedz JD. Czy to można brać na poważnie? Takie ironiczne, sarkastyczne podejście do tematu JD, o którym wypowiadam się dopiero później. Jest ono... Tutaj jest temat JD na poważnie. W tym filmie wypowiadam się na temat JD i przez całą swoją, kurwa, karierę mówiłem, że jebanie Disa dla jebania Disa to, kurwa, bestia. To był też ten fragment. Ja się wybijam na JD. Zresztą w sumie, no, jest to powiedziane w tym shocie. Tu jest powiedziane, że ja się wybiłem na Disie. On się chce wybić na mnie, kurwa. Tutaj jest mowa o tym, że ja chcę się wybić na Disie. No i tak naprawdę to jest moja jedyna ostrzejsza wypowiedź na temat Disa w 2017 roku do tego momentu. Problem jest taki, chciałem poruszyć ten problem, bo on jest bardzo, bardzo kurewsko ważny. Disem się nie da dyskutować legitnie, każdy shot z jego kanału jest usuwany. Ja myślę, że Dis skasował w swoim życiu z 500 shotów na YouTubie na prawach autorskich. Wszystko, co mu nie pasuje i czego nie nagrał sam i nie potwierdził, jest usuwane. Norbert, nie wiem, czy on się wstydzi swoich słów, które mówi na żywo, płynnie, ale tak po prostu jest. Znalazłem tylko jeden fragment. O, Dis ogląda masne oferki, zaraz po moich urodzinach. Patrzcie, co się dzieje z bomby. Cybershaman to był shoter, który shotował to, co mówił Dis na live. No i to jest ten film tego Cybershamana, którym go zaraz wypierdolę. Cybershaman shotował wypowiedzi Disa na jakiś temat. To nie były, wiecie, tam wycięte z kontekstu. Pełne wypowiedzi shotował, a on go chciał wypierdolić. Bo mu nie pasowało to, co powiedział na żywo. Kanał Cybershamana, już chyba go nawet nie znajdziecie na YouTubie. Zakładam, że dostał bana za prawa autorskie. Jedyne filmy, które zostawały na YouTubie, to są te, w których, wiecie, Dis wskazuje się w dobrym świetle, jak Dis na hejtera, gdzie tam jakiegoś 13-latka kasuje, wyjaśnia i tak dalej. No i to jest problem. W jakiejkolwiek, kurwa, batalii lirycznej z Disem jest problem taki, że ja to pamiętam. Ale ludzie zapominają i ludzie, ci, którzy są neutralni albo dopiero co weszli w temat, żyją wspomnieniami Disa. W tej sytuacji ja staję się atakującym, nienawidzę go, kurwa, a Dis jest ofiarą, gdzie wcale tak nie jest i tak nie było historycznie. Próbowałem poszukać na moim streamie, kiedy ja obrażałem Disa. Cztery okresy. Jest pierwszy okres, połowa 2017, gdzie jest ten shot, jebać Disa, kurwę, z Visa, ziomek jest pryszczem. I jest jeszcze końcówka, gdzie jest freestyle z Olszą. Moi drodzy, naprawdę, wydaje mi się, że tak jest, że w ogólnym mniemaniu, jak ktoś nie jest jakiś, kurwa, kumaty, czy siedzi dużo na tym Twitchu, czy na YouTubie, to nie ma szans zobaczyć szerszej perspektywy, czy realnej, bo według niego Dis jest ofiarą, a ja jestem człowiekiem, który nienawidzi go i go wyzywam przez 2 lata. Gdzie ja wielokrotnie się wypowiadałem o debilizmie jakiegoś wchodzenia do Disa i pisania JD, z tym, że napisałem tak, w sensie powiedziałem tak, to jest zresztą w filmiku z Arkwellem, że rozumiem ludzi, którzy wchodzą i piszą JD, bo jeżeli streamer się triggeruje, no to to jest to, o co im chodzi. Jeżeli masz reakcję na jakąś akcję, no to dlaczego masz tego nie robić? W każdym razie, nie masz shotów, w których Dis mnie obraża. Nazywa mnie atencyjną kurwą małą, powiada na jakieś różne rzeczy, obraża ludzi, obraża Imbę. Nie ma tych shotów w internecie, chyba że są gdzieś pod ziemią i nie są publiczne.
Każda sytuacja, w której ja, powiedzmy, spuściłem gardę, czy przestałem się kontrolować, jak chociażby końcówka roku 2017, leci freestyle z Olszą. Tu zacytuję, no. Pod beat z Despacito jest taka piosenka. Jebać diso. Bez kitu. Tak leciała ta piosenka. Na freestylu z Olszą. Tam było 90 osób. Na streamie, na którym jest 90 osób, to się czułem tak, jak kurwa, bym był u kumpli, no. A jeżeli pytacie mnie, czy mówię jebać disa do swoich kolegów prywatnie, tak, bardzo często. Jest to dla mnie nawet wręcz przerywnik. Według disa już słyszałem, że jest to głupie i... O, każdy ma tam swoje ten. No wyjebane, no. Mówię gorsze rzeczy. Nie mówię tego publicznie, to jest moja prywatna pogawędka z kolegami. Dosłownie, każdy chwyt od połowy lipca 2017, jak sobie przelecicie po rankingu i po średniej widzów, możecie zauważyć pewną zależność. Jestem najwyżej z każdego streamera LOLa od tego roku, od tego miesiąca, aż do teraz. No i uwaga! Co się stało przed freestylem z Olszą? Po tym szocie poszedłem do Januszy Sportu, powiedziałem tutaj kawał, puk, puk, kto tam jebać disa? Bo ja wtedy nie miałem nic do disa na poziomie prywatnym. Jeżeli spytacie mnie teraz, nie lubię go. Nie lubię go i uważam, że jest zbanem, ale mam na niego wyjebane. Jakby wiecie co, nie lubię też innych ludzi i tak samo mam na nich wyjebane. Wtedy nic nie miałem do disa i nawet powiedziałem tam, o dawaj kurwa, disu duo zagramy, bo mówię, chuj, nie będę się w jakieś tam szufladkował sam z siebie w jakieś jebanie disa. Bo po co mi to? Więc mówię, zagramy duo. Jak odpowiada Norbert na to? Nie wiem, bo tego shota pewnie już nie ma, bo jest usunięty. Ale no, zauważcie mi, że niezbyt przyjaźń. Co zresztą mogę wam pokazać później. I po Januszach Esportu następuje okres, w którym nie ma nic związanego z disem na moim kanale. Czyli mamy od początku 2017 roku jedną sytuację. I mamy końcówkę roku 2017, gdzie leci freestyle z Olszą. Jebać diso. Tak leciała ta piosenka, czułem się jak u kumpli, 90 widzów u Olszy, wypierdolony miałem na to, co tam kurwa zaśpiewam, naprawdę. O, tu macie moją odpowiedź kurwa na całą tę dramę, nie? Możecie zobaczyć, jak bardzo miałem wypierdolone w tamtym momencie. To jest powtarzany schemat, to jest powtarzany co pół roku. Co? Ja zajęty! Dać mi spokój! Nie czas na zabawę! Ja nie być taki ork! Tak. Dis odpowiedział coś tam na mój występ w Januszach. Zamiast potraktować to jako okej, rozumiem coś tam, wiecie, no dawaj kurwa duo, cokolwiek, albo po prostu się nie odzywać. To wolę powiedzieć jakąś głupotę, po czym pewnie, nie wiem, ludzie go zwyzywali. Na przykład, kurwa, ten ork dalej się nad sobą użala, a ten grubas dalej o tym. Tak bardzo miałem wyjebane w tę postać, że podłożyłem głos Peona z Warcrafta 3 za słowa Disa, poświęciłem 20 sekund temu filmikowi, po czym aż do freestylu z Olszą nie mówiłem nic o disie. A to jest chyba grudzień 2017, czyli następne pół roku idziemy w przód bez niczego. No i tutaj pada Despacito, zjebać dis. Tutaj, żeby wam udowodnić to wszystko, co mówię, rozliczenie z przeszłości. To jest tak naprawdę godzina prawie poświęcona mi. Są tu trzy shoty. Ten z Januszy Esportu, ten z freestylu z Olszą, ziomek jest prysz. To są trzy shoty, dis użył w godzinnym materiale o mnie. Jako dowód, że wyzywam go przez cały czas. A co się stało, moi drodzy, w październiku 2017? Była pewna akcja z Diendrisem. 30 października 2017 roku. Był Diendris i Dis. A Elinis zostaje Diendrisa dla Disa. No i mamy to. Chwilę później mamy freestyle u Olszy. Despacito jebać diso. To jest na walkę, moi drodzy, wyzywany. No, śmierdzi tu nieco, nie? W grudniu była przerwa i w styczniu dostałem wyzwanie na walkę. Przypominam tylko, że zrobiłem przerwę w związku z tym, że Dis mnie wyzwał na walkę według teorii tamtego środowiska, więc pokczampy dla mnie za bycie jasnowidzem i przewidzenie miesiąca. Tu już nie byłem małym, atencyjnym streamerem, moi drodzy. Tu już byłem największym hejterem, powiem wam tak. Tyle, ile spłynęło na początku mojego streamowania, oprócz jakichś donate'ów i oddech, które były u każdego, to sam powiedziałem ze swojej strony może 3 razy coś o disie. I dlaczego w ogóle mówiłem o disie? Musicie zrozumieć jedną rzecz, że ja bym nic nie mówił o disie, gdyby dis nie poruszał tematu mojego. Nic nie było mówione, zbliża się końcówka roku, a ja nie zwyzywałem disa. Dis nie wie co robić, przecież rok temu było tak samo. Co robi dis? Nagrywa filmik pod pretekstem pytań od widzów. Z kim chciałbyś walczyć na FMMA miesiąc temu? Więc znowuż wypowiedziałem się o disie, mimo że ostatni raz, jak wspominałem coś o disie, to było na początku tego roku. Prawie rok minął bez w ogóle wspominania o disie. Tak naprawdę ostatnia rzecz, jaką powiedziałem o disie, to jest całe o walce z disem. O, ostatnia odpowiedź na temat walki z disem. 9 miesięcy temu. Potem porozmawiałem u Arquella i dalej nie było już, moi drodzy, nic. 9 miesięcy bez wspominania o disie. Wiadomo, jakieś donaty pewnie tam szły. No i teraz pytanie, bo nawet jeżeli było coś więcej, to jeżeli przez dłuższy czas nie miałem nic prywatnie do disa, bo ja tak mam, taki po prostu mam content, czego trochę Norbert nie rozumiał,
chociażby tutaj. Ale to jest jedyny shot, który znalazłem stamtąd. W tym samym kierunku Izaka i Friza. A dlaczego? Bo mają większe numerki, więc jakby... Zresztą jak będziesz... Tak, tutaj Dis mówi, że przestałem go obrażać. On zresztą potwierdza. W sumie jak się zastanowiłem, to w sumie sam to potwierdza, że przestałem go obrażać i zacząłem obrażać Izaka i Frizę, bo mają większe liczby. Okej, okay, dobra. Czyli Dis sam potwierdził, czego nie wyzywałem w tamtym okresie nawet. Tutaj Dis mówi, że o, albo przestałem go obrażać, bo A, chcę sponsorów, albo B, już nie ma zasięgów, żebym się na nim wybił. C mówi, że ja obrażam twórców, to jest insult komedii. Problem jest taki, w sensie, że inaczej, że ja sobie wmawiam, że to jest insult komedii, tylko ja sobie nic nie wmawiam, dla mnie to jest insult komedii, kurwa. To nie jest tak, że ja mówię o was kurwy jebane, dziwki pierdolone, żeby potem powiedzieć, a nie, to były jaja. Tylko jak to mówię, to w zamiarze mam robienie jaj. Co zresztą jest potwierdzone na tym samym szocie, czyli pokazuje Disowi to, że chociażby mam Piotrka w znajomych, że tutaj opis Friza był z mojego streama, że wstawiał kiedyś zdjęcie na moją grupę Friz. Tutaj miny Dis robi, jakby nie był zbyt zadowolony z tego faktu swoją drogą. Tutaj mam Piotrka w znajomych, czyli Izaka. Przypominam tylko realne konsekwencje, które może nieść za sobą pojawienie się na streamie na przykład fragmentu typu Izak rucha się z Ikusią są dużo większe niż powiedzenie jebać Disa. Wypowiedź Iziego. Izzy mówi, że Izak nie ma do mnie podjazdu i tak dalej. No Norbert nie wygląda na zadowolonego. Potem pokazuje ten shot. To jest jego jedyny argument, ten shot. Jakbym go wyzywał. Kiedy już przytoczyłem wam kontekst. On pokazuje ten shot non-stop. Ja mógłbym go wypierdolić z internetu i powiedzieć, nie wyzywałem cię. Tak jak robi to Dis. Zaufajcie mi, że Dis powiedział w chuj niemiłych słów na w chuj dużo ludzi, tylko wszystko usunął z publicznego odbioru. No i potem mówi, o, ha, patrzcie, to jest insult komedii, to jest insult komedii, to jest insult komedii. Nie, wtedy konfrontowałem się z jego niezbyt mądrą wypowiedzią, w swój sposób. Też taki lekko sarkastyczny, ironiczny, kurwionego dzieciak. No i on tutaj mówi... sobie z jakimiś firmami, tylko że... O, tutaj o reklamach. No ale fakt jest taki, że nie współpracuję. Do żadnego youtubera nic nie ma. Do żadnego youtubera nic nie ma, ale wybiły go i brązowe myśli, to że pizgał po ludziach, tak? I oddaję, że mnie wybiło, nie można zapominać. No Dis wciela się w rolę hipokryty, chce się teraz wybić na mnie. Co? Co mam? Dawaj kurwa, bierzemy kogoś z brzegu. Kolega Disa, Friz. O, przypominam, że Dis się wybił na dupie Kingi. Panowie, dupa Kingi, strasznie płytkie zagranie. Zamiast robić dobry content, dupę Kingi pokazuje halo. Problem jest taki, biorąc obecne liczby, jak duży jest YouTube rozrośnięty i Twitch, Dis się nigdy nie wybił. Dis nigdy nie był dużym twórcą. Nie wiem, jego kanał wygląda tak. O, 42, 32, 34, 58. Tu nie wiem, co Nerwalien zrobił. Tutaj cała ekipa Friza, no to wiadomo, że przyszło dużo ludzi, bo Friz co po miliony robi. 180 koła. Pyk, pyk, pyk. Mało, 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 mało. 260 ksają na miniaturce. Norbert, usuwając niewygodne rzeczy z internetu i opowiadając cały czas tą samą historię, wprowadza ludzi w mylne wspomnienia, fabrykowane, że on jest ofiarą, a ja go nienawidzę. Nie jest tak. Norbert nie jest ofiarą, Norbert jest zabójcą. I to samego siebie. A ja Disa co najwyżej nie lubię po prostu. Nie obchodzi mnie jego kariera. No i teraz, moi drodzy, kolejna rzecz. Jeżeli gdzieś powiedziałem jebać Disa, dla beki, nie dla beki, mamy tutaj pięknie spreparowany film od Czukasza na temat Overpoła. Ja bojkotuję Czukasza. Czukasz skończył się na JD. Co innego... Raczej... Co innego D, a wprost direct tak, a kurwa, Tyś TV, a tak, no tfiuta kurwa, tfiuta, jebać, XD, no i no i co, co mi zrobi się? Jebać, kurwa, Dis. I JD okej, okay, ale to zawsze i wszędzie, zawsze o każdej porze banowałem Bogaty za rozwinięcie tego skrótu. I no matter what, będę to banować, bo no kurwa mać. Jebać Disa, syna diabła. No kurwa mać, dobra, pierdolę. Ej, to kurwa kto został banowany? Nie, czekaj, czekaj, co jest dozwolone, co nie? Ale ty jesteś napierdolony. Nie jestem. A, B, C, D, E, F, G, H, J, 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 jebać Disa! A dalej? Kurwa syna! Orka! Śmiecia! Syna diabła! Zakonfigurowane gówno! Chyba jasna! Viking! Grają razem 3 na 3 jak coś. Trójki se grali jak coś, tak 2 tygodnie temu. Markwell, JD Donaty.
Pierwszy donate. Wyprowadzi Disuja na spacer, bo się zestra kundel. Czyli stawia donator Arquela Disa jako kundla. No tutaj Norbert jako zwierzak. Czy wiesz, że gołębie umierają po seksie? A przynajmniej tak było z tym, którego wyruchał. Z każdym można tak zrobić, tylko nie każdy ma to. Naprawdę, jakiekolwiek słowo mi się nie wymsknęło o Disie, on to wykorzystywał. On pokazał 3 shoty na swoim godzinnym filmiku, które da się jakoś wyjaśnić po prostu. Wmawia ludziom, że jest ofiarą, gdzie zaufajcie mi. Jakbyście wzięli innego twórcę, skupili się tylko na jednej rzeczy, próbowali wyciągać wszystko, co powiedziałem o niej, to byście znaleźli w chuj więcej twórców, których bardziej zwyzywałem od Norberta Gierczaka. Gdy rozmawiałeś z Arquelem, poruszałeś właśnie ten temat, że Disa wyzywał prawie każdy, on się tylko ciebie czepia. Tak, ten filmik to był ostatni filmik, w którym powiedziałem coś poważnego na temat Disa. I on jest dalej aktualny, zakładam. Nie wiem, już nie pamiętam, co tam powiedziałem. No to jest pół godziny jakiegoś pierdolenia. To jest smutne, że ja to muszę powtarzać. Cały czas przychodzą nowi ludzie. Cały czas Dis ponawia ten temat. Nic nie powiedziałem. Dis sam nagrał filmik, z kim bym zawalczył na Fame MMA. Gdzie zapytała go jedna osoba. Dis to by sobie sam zadał pytanie, na przykład, kto ma największe czoło, tylko żeby po to, żeby mnie wpierdolić w miniaturę. Tytuł. Ja na swoim streamie wachluję, kurwa, sarkazmem, ironią, insult comedy, chociaż totalnie odróżniam internet od rzeczywistości. Nie jest to dla mnie miejsce, w którym każdy musi mnie lubić, a napierdalanie cały czas... Ja nie wiem, jaki jest cel w ogóle Norberta. On chce, żebyście wy go polubili, moi widzowie. No to wiecie, to jest trochę tak, jak Karolek przyjdzie do bonusa RPK, warszawskie życie, kurwa, i napisze komentarz, fajny rap. Wiecie, co mu odpiszą? Spierdalaj, dzieciaku jebany, pedofilu, kurwo youtuberska. Po prostu nie wpierdalasz się tam, gdzie cię nie lubią. Nie wiem, co on, kurwa, chce kijem Wisłę zawrócić, czy jak to się mówi. Zamiast robić dla tych ludzi, co go lubią, to on po prostu, wiecie, no, woli się przypierdolić do mnie znowu, mimo że niczego nie ma. Ja muszę to tłumaczyć, kurwa, muszę to cały czas tłumaczyć, że tak naprawdę ja realnie Disa wyzwałem może, kurwa, 2 razy w ciągu swojej 2-letniej, kurwa, kariery. Od początku 2017 roku aż do, kurwa, teraz. Może więcej, ale wyzwałem jeszcze kogoś, kurwa, więcej innego. No już, w tym filmiku jest mowa o honorze. No dlaczego chcesz się napierdalać z kimś, kto cię wyzwał 2 razy przez 2 lata, a nie z kimś, kto chce twojej dziewczynie kwas wydać na mordę? To też jest niezrozumiałe. Można mówić i mówić. Tylko że problem jest taki, to się sprowadza do co półrocznego ponawiania, kurwa, teorii, że Dis jest ofiarą, a ja go nienawidzę. Dosłownie każdy mój stream polega na tym, że jebiemy, kurwa, Norberta. Pierdolimy Gierczaka na streamie, no. No nie, kurwa. Powiem więcej. Na moim kanale, w moje urodziny, jest filmik urodzinowy, życzenie i prezenty urodzinowe. Wszystkiego najlepszego. Gdzie ja wchodzę do Disa, po w ogóle milczeniu o nim, dla też kontekstu. Dis ma w tym samym dniu urodziny co ja, 4 lipca. Wchodzę do niego i co mówię? Wszystkiego najlepszego, Norbert. Może taki uśmiech dam. Na koniec jeszcze. Tylko ja się, wiecie, ja myślę, że Norbert zamiast zakopać topór wojenny, to on powie tak. Jeszcze raz nie liczą, ty kurwo, wyskocz na Fame MMA 2. Ja tam wyjebany w jakieś internetowe niesnaski, mordeczko. Norbert odpisał? Co odpisał Norbert? Naprawdę odpisał? Odpisał. O, odpisał. Dzięki wzajemnie. Norbert odpisał, dzięki wzajemnie. Jakby co, to był mój jedyny komentarz na tym kanale. Mam bana na nim. Próbowałem napisać komentarz, ale niestety nikt go nie widzi. Dis dał serduszko mi chyba pod tym komentarzem i chyba dał też ludziom, którzy pisali, że próbuje się pogodzić, a wypiszecie JD. I co się dzieje po tym? On tutaj mówi o mnie coś, że powiedziałem, że jesteśmy kumple od kielicha. Rozumiecie? To jest ostatnia moja wypowiedź na tym streamie, jak powiedziałem. Jak my chyba kumple od kielicha. Nie wiem, czy ją pokazywałem tutaj, ale jest taka wypowiedź. Właśnie z 4 lipca na moim streamie. I zamiast Norbert przemilczeć to, czy zostawić to tak, jak jest, on wolał odpalić streama. Nie wiem, czy dał się zbejtować przez czat, czy jest, kurwa, jakąś, nie wiem, ma podwójną osobowość, że myśli jedno, robi drugie. Zapewne trochę tak, bo często tak robi. On woli, kurwa, wejść w konflikt znowu. Czyli on pokazuje, że on, jemu zależy na tym konflikcie po prostu. I tak to jest, moi drodzy. To jest cały czas powielane jakieś gówno. Są ludzie, naprawdę, są ludzie, którzy wchodzą, piszą mi, że jestem, kurwa, że tak go nienawidziłem w internecie i zniszczyłem mu życie. Są tacy ludzie. Nie ma takich ludzi? No, może przesadziłem z tymi ludźmi, rzeczywiście. Dlaczego w ogóle nie mówiłem od razu o tym Fame MMA i dlaczego poruszam to dopiero teraz? Chciałem to powiedzieć od razu, ale była jedna rzecz, która dawała mi nadzieję, że ta walka się odbędzie. Po prostu. Myślałem, że Boxdel z Fame MMA dadzą mi 300 koła. Ale już wiem, że to się nie uda na 200%. Chciałem jakoś podtrzymać, kurwa, konflikt, ewentualnie, no ale niestety, no. Pierwszy wypowiedział się Gierczak z bomby. Od razu dzwonię do Boxdela, robię pompastyczny filmik o tym, że jestem, kurwa, dobry i zależy mi, kurwa, na walce i, kurwa, nie na pieniądzach i pieniądze nadrzędne.
Więc stwierdziłem, że skoro tak to wygląda, skoro tak się bawimy, bo wiecie, dało się z tego spoko zrobić akcję marketingową, nie? Ja bym się nawet dał radę zgadać z Gierczakiem, kurwa, i tak dalej. Dawaj, zrobimy konflikt, kurwa, tutaj go podkręcimy trochę, ale mam wyjebane. Dla mnie nie ma żadnego konfliktu. Ja dalej uważam to, co mówiłem 9 miesięcy temu i od tego czasu nie powiedziałem nic, oprócz złożenia życzeń Norbertowi. No i tej wypowiedzi tydzień temu. Ja go po prostu nie lubię, ja nie mam konfliktu z nikim w internecie, mam wypierdolone na ten internet. Jestem tutaj po to, żeby zabawić się z moimi widzami, zarobić i mieć wypierdolone. Móc leżeć chujem do góry. A że prowadzę taki content, to mnie bawi, taki mam humor, no to cóż, no tak jest po prostu. Nie ma żadnego konfliktu. I też nie uważam, żebym jakoś mocno obrażał Norberta. Chłop po prostu pokazuje, że jemu zależy na tym konflikcie, że to on chce, tak jak to powiedziałem kiedyś i Norberta to zabolało, przyczepił mi się do nogawki po prostu. Wiecie co? Naprawdę. Ja myślę, że jeżeli Norbert rzeczywiście twierdzi coś tam, bo ja jestem stawiany jako jedyny wróg Norberta. Tylko wiecie, jaki jest problem? To on mnie stawia jako swojego wroga. No bo kto ma być wrogiem Disa, jak on ma mnie za jedynego wroga? No przecież nie obraża Arquela, żeby mu Arquel odpowiadał. Przypierdala się do mnie, więc ja mu odpowiadam. Odpowiadam mu po swojemu, zawsze gdzieś zlewam temat, czy ironicznie go wyśmiewam i wyjebane. Jakby on sam mnie stawia jako swojego wroga i on sam sobie wmawia, że ja go nienawidzę. Ja mam wyjebany na Norberta. Dla mnie personalnie jest nikim, po prostu jest nikim. Jest jak powietrze, nie, może nie, jak komar, który mnie kąsa w dupę. Każdy może być w tym momencie Norbertem. Każdy może powiedzieć, o kurwa, Xayo zniszczył mi życie, to przez niego jestem pierdolony. Powiem wam tak, kiedyś w nocy, kiedy nie znałem wagi swoich słów, powiedziałem, że Lurę jest głupią pizdą. Za co oczywiście w tym momencie przepraszam. Wtedy, no cóż, no tak mi się powiedziało. Ale zaufajcie mi, to było gorsze niż wszystko, co powiedziałem o Disie. I to dla tej Lurę, i to dla tego Worota. Wiecie, teraz staram się, jak już kąsam, to śmiesznie, śmieszną ironią, śmiesznym sarkazmem. No nie mówię przecież do kogoś, ale jesteś kurwą jebaną, ty szmato. I tych przykładów jest mnóstwo, no nie wiem, no. Czuk, z którym powiedziałem, żebym wykurwił kopa kiedyś. No teraz niedawno sobie z nim pogadałem na evencie w Krakowie. Też się z niego trochę podśmiechiwałem, ale w rozmowie prywatnej. No i też nie widziałem, że miał z tym problem. Jestem pewien, że walka się nie odbędzie, ani tyle kasy nie zdobędą, a ja zauważyłem jeszcze większą wartość w ogóle w tej walce, bo ja rzuciłem tą kwotę losowo. Szczerze, ona jest dla mnie za mała, nawet 500 000 jest dla mnie za mało. Bo ja dostanę te 500 000, ale to ile kurwa se Dis nabije wyświetleń z treningu, jak to kurwa nie będzie się napierdalał z Xayo, to już jest, nie da się odlepić kurwa tej naklejki, że się biłem kiedyś z Disem. Miałby powód do tego, żeby mnie wpierdalać wszędzie. Więc teraz, jeżeli będzie to robił, to jest to po prostu żałosne zagranie. No i ja sobie kiedyś zarobię te kurwa pieniądze. Ja sobie poradzę, kurwa. W tym internecie to kurwa po prostu trzeba mieć tutaj i się trzeba umieć poruszać. Jak ktoś nie umie, to kończy potem z takim problemem jak Dis. Zobaczcie, że Dis, on nie jest traktowany jako, nie wiem, kurwa, poważny twórca czy coś takiego. Jak wejdziecie w komentarze Disa, to połowa z nich to jest kurwa: o Norbert, miałem cię za chuja jebanego, ale teraz to bym ci opierdolił gałę, bo jesteś cool jednak i spoko. No ludzie mają go za ofiarę po prostu, bo sam się postawił w takiej formie. Ja nie mam zamiaru go traktować inaczej, nie? Tylko to nie ja jestem tym, który go prowadził do poziomu ofiary. Przecież oni mają po 12 lat, tak. Ja wiem, że wielu z was to rozumie. Jak ludzie zaczynają wpierdalać wszędzie w kurwa miniaturki z moim ryjem, tu dawać do tytułu, a pierdolą mnie głupoty, wiecie, nie mają historycznego zaplecza, żeby to robić. Wiecie, dlaczego ja mogę obrażać każdego i wielu ludzi się z tego zaśmieje? Bo jest cała lista historyczna, w których ja obrażam innych ludzi. Co innego jest, jak kurwa ktoś inny, kto nigdy nie obraża, powie o ty chuju, wtedy to coś jest poważnego, skoro na przykład Rock powie o kurwa. Dlaczego są szoty, w których Rock przeklina? Bo Rock nigdy nie przeklina. Powiem wam tak, szczerze, więcej razy na swoim streamie broniłem Disa. Mówiłem, że wchodzenie i pisanie różnych rzeczy jest idiotyczne. Obraziłem go parę razy, a skrytykowałem pewnie wiele, bo dalej uważam, że robi głupie rzeczy, jest w pewnym sensie hipokrytą i tak dalej. Ja też jestem hipokrytą, jako Xayo. Ja nawet swój stream kreuje nieco na hipokryzję i chciałbym kurwa, żeby ktoś w końcu zrobił montaż, w którym mówię jedno, a robię drugie przez 10 minut. Ale on traktuje swój wizerunek internetowy poważnie. Będę go rozliczał za to. Ja rozumiem, że rzucanie toporami czy skakanie na trampolinach to nie jest najciekawszy content na YouTube, ale znajdź coś innego, chłopie. Rób coś dla tych swoich widzów i już odczep się, bo ja, wiesz, mam cię w dupie. Czasem się coś stanie, nie ukrywam, może się coś czasem stanie, bo to jest mem, tego się nie da odkleić, kurwa. JD to jest mem, wszystko to jest mem, no kurwa, wszystko na tym streamie to jest mem. Masno, kurwa, Bagietka, Lilolek, Cas, wszystko to jest, kurwa, pierdolony jeden mem wielki. No przecież trzeba znać kontekst streama, żeby w ogóle wiedzieć, jak te słowa płyną, nie? No i teraz powiem wam coś, jedną rzecz.
Powiem wam, że mnie w chuj ludzi nie lubi. Może nie tyle co Disa, ale w chuj ludzi mnie nie lubi. Chuj ludzi traktuje mnie zbyt poważnie, że jestem kurwa cwaniaczkiem internetowym i tak dalej. Ja nie robię tego dla tych ludzi. Ja to robię dla tych ludzi, którzy mnie lubią, którzy rozumieją kurwa trapowo mówiąc vibe mój i tyle. Ja mam wystarczająco dużo ludzi, którzy staną, wiesz, w mojej obronie, jak coś się stanie, że ja nie muszę się, tak naprawdę się sam bronić, ale no musiałem tutaj, wiesz, wyjść kurwa naprzeciw. Ktoś tam w Steam Rock 2015 roku kurwa rzucił zapałkę. Ktoś kurwa rzucił mały płomień, a Dis z tego zrobił kurwa cały pożar sam dla siebie. No dolał benzynę kurwa do tej zapałki. Nie dość, że ma tak, dwie osobowości, nie rozumie swoich błędów, uważa, że jest ofiarą, że wszyscy go nienawidzą. Dlatego mi jest szkoda w ogóle coś. Walka się nie odbędzie, ani mi tyle nie zapłacą. Jedyne co może mi przekonać to pieniądze.